dla Was utwór z płyty Cocopelli, muzyka animacyjna dla dzieci i nie tylko. Utwór Konno przez Prerię. Tak więc na płycie Cocopelli, muzyka animacyjna dla dzieci i nie tylko, znajdziecie wiele takich zabawnych, wesołych melodii, które grane są na flecie Indian północnoamerykańskich. Zagram ten utwór i pokażę Wam, jak go grać. Dzięki temu każdy, kto ma taki flet indiański, będzie mógł sobie odwzorować i ćwiczyć razem z płytą. Kluczem do tego, aby zagrać ten utwór na flecie indiańskim, jest znajomość techniki naprzemiennego staccato. Wykonuje się to w taki sposób, że akcentujemy dźwięki językiem, wytwarzając strumień powietrza przerywany naszym ty z pojedyncze staccato, ale tutaj mówimy bezdźwięcznie ty. Przy wymawianiu ty nasz język jest z przodu, przy zębach, ty, czy kiedy mówimy k, nasz język jest z tyłu, k, a kiedy to połączymy, tyk, ty. I to cały sekret. Ten utwór zagrany jest w skali pentatonicznej durowej, czyli z całkowitym pominięciem ostatniego otworu na sześciotworowym flecie Indian północnoamerykańskich. Jeżeli chcecie, aby pokazać Wam inne utwory z różnych płyt twórczości Harewis lub Maltiusz Projekt, śmiało piszcie do mnie www.harewis.com. Tam jest formularz kontaktowy, a chciałem powiedzieć harewismusic@gmail.com. Dokładnie.
Niech moc będzie z Wami. Zachęcam do posłuchania zakupu płyty Kokopelli, muzyka animacyjna dla dzieci i nie tylko.